Dzień dobry. Cześć i czołem. Jak to się dalej mówi? Cześć i czołem i coś tam było, nie? W tej momencie. Witamy serdecznie, Elżbieta Nowosielska, higienistka stomatologiczna. I Marcin Nowosielski, lekarz dentysta. Oczywiście gabinet Mikrostomar z Opolu. Słuchajcie, dzisiaj sobie porozmawiamy na temat tematu, którym cały świat żyje już od chyba, nie wiem, marca tamtego roku, tak? Od marca? Możliwe, że od marca. W każdym razie chyba wszyscy już mają tego powyżej uszu. Powyżej dziurek w nosie, nie wiem też jak to się mówi. W każdym razie nawiążemy troszeczkę do COVID-a, czyli do słynnego koronawirusa i do tego, jak to się ma do wizyty w gabinecie stomatologicznym, bo ogólnie wiele z Was boi się obecnej sytuacji i boi się jakichkolwiek kontaktów międzyludzkich, bojąc się zarażenia wirusem. Może ta sytuacja się troszkę pomału będzie zmieniać ze względu na te szczepienia, które już pomału będą obecne. Natomiast my chcemy się odnieść do tego, jak cała ta sytuacja, która obecnie panuje, ma się do wizyty w gabinecie stomatologicznym. Także parę słów na ten temat dzisiaj. Ela. Dokładnie. Od czego tutaj zacząć? Słuchajcie, kochani, wirus, który się pojawił, no powiedzmy, uznajmy to, tą datę za marzec 2019. No w Polsce. W Polsce, tak, ogólnie weszły pierwsze z obostrzenia i ten wirus, który się pojawił, faktycznie nie wiedzieliśmy, z czym mamy do czynienia. Pojawiły się jakieś obostrzenia, restrykcje ze strony rządu, których musieliśmy się trzymać. Natomiast to nie jest tak, że to jest pierwszy wirus, który pojawia się w gabinecie i wszyscy musimy na tym punkcie zwariować i musimy wprowadzać coś nowego do swojego życia, żeby się przed nim chronić. Słuchajcie, no wirusy, bakterie i inne patogeny istniały i istnieć będą od wieków wieków, więc w gabinetach stomatologicznych... Jak stara jest ludzkość, to chyba od tego momentu były wirusy, tak? I chyba wszystko, nawet wcześniej. Dokładnie, to wszystko istniało. Słuchajcie, gabinety stomatologiczne, wszystkie są bardzo dobrze przygotowane na tego typu zakażenia, na rozprzestrzenianie się tego typu bakterii, wirusów, już ogólnie mówię tutaj o różnych drobnoustrojach. Więc jeden dodatkowy wirus no wiele w naszej pracy nie zmienił. No chyba nie zmienił. No zmienił może pod kątem tego, jak pacjenci też patrzą na pewne sprawy, bo nagle tutaj wszyscy stają się specjalistami od zapobiegania chorobom zakaźnym. Natomiast słuchajcie, faktycznie jest tak, że my jako dentyści tak naprawdę odkąd zaczęliśmy, czy tam odkąd pracujemy, to jesteśmy dentyści, czy ogólnie osoby tutaj placówki, znaczy osoby pracujące w placówkach stomatologicznych, są osobami najbardziej narażonymi na wszelkiego rodzaju czynniki infekcyjne. Ponieważ u nas mamy bezpośredni, bliski kontakt z pacjentem, co więcej, na skutek naszej pracy generowane są różnego rodzaju aerozole, w których te czynniki infekcyjne są rozprzestrzeniane na, powiedzmy, najbliższą okolicę i my w środowisku tych czynników infekcyjnych tak naprawdę ciągle pracujemy. Faktycznie na początku nie wiedzieliśmy, z czym mamy dokładnie do czynienia, no bo był to nowy wirus teoretycznie, albo nazwijmy go nowo odkryty i nie wiedzieliśmy, jaka dokładnie jest jego zjadliwość, z czym będzie się wiązać występowanie tego wirusa. No ale w miarę upływu czasu, jak gdzieś tam biologia tego wirusa została troszeczkę bardziej poznana, no to już pewne rzeczy wiemy, a na pewno wiemy więcej niż rok temu. I na ten moment możemy powiedzieć, że tak nam się przynajmniej wydaje, że stosowane dotychczas przez nas środki ochrony osobistej są w zupełności wystarczające. Nawet nie chodzi tylko o środki ochrony osobistej, ale ogólnie o procedury bezpieczeństwa. Czyli krótko mówiąc, my pracując przez lata w otoczeniu różnego rodzaju czynników infekcyjnych, mamy nasze procedury chronienia siebie, ale też i pacjentów przed zakażeniem dopracowane praktycznie do perfekcji. Tak chyba możemy to powiedzieć. I w zasadzie
Można by powiedzieć, że gabinet stomatologiczny jest chyba tym miejscem, no, w którym no, nawet nie powiem, czy nie jest najbezpieczniej. No, może nie najbezpieczniej, bo najbezpieczniej to jest chyba w domu, jak się nie wychodzi. Natomiast jest relatywnie bardzo bezpiecznie, ponieważ po pierwsze macie kontakt tylko z jedną bądź z dwoma osobami, czyli z lekarzem i z pomocą stomatologiczną. W związku z tym nie jest to kontakt, gdzie wchodzicie tutaj w jakieś środowisko dużego zagęszczenia ludzi, prawda? To jest raz. Dwa, my od zawsze pracujemy z użyciem wszelkiego rodzaju środków ochrony osobistej, czyli rękawiczki i maseczki to u nas są praktycznie od zawsze, dokładnie. Przynajmniej odkąd my pamiętamy. Widzieliście nas w przyłbicach, w maseczce zawsze, w rękawiczkach, więc to nie jest żadna nowość ani dla nas, ani dla Was. Więc no tak jak mówisz. No plus, znaczy plus. Na pewno trzeba zdać sobie sprawę z tego, że skoro my od zawsze pracujemy z użyciem takich materiałów, to my też wiemy, jak się tym prawidłowo posługiwać. W związku z tym nie ma u nas takiej sytuacji, że nie wiem, źle zakładamy maseczkę, tak jak się to zdarza wielu pacjentom, czyli typu, że ktoś sobie tą maseczkę ma pod nosem. Nie ma sytuacji takiej, jak to się często widzi wśród pacjentów, że ktoś sobie założy rękawiczki i myśli, że nagle już jest super, a tymi rękawiczkami wymaca wszystko wokoło, łącznie ze swoim telefonem, torebką, klamką w sklepie i tymi wózkami i tak dalej, i tak dalej. U nas takie rzeczy się nie zdarzają, bo my po prostu wiemy, że jak się założy rękawiczki, to tymi rękawiczkami dotykamy tylko pacjenta i nikogo więcej, a jak musimy dotknąć coś innego, to ściągamy rękawiczki i za chwilkę zakładamy nowe, bo tak to naprawdę wygląda. Więc to jest to. Także my w zasadzie byliśmy nauczeni funkcjonowania w środowisku wysokiej infekcyjności, odkąd zajęliśmy się tym zawodem, bo do tego nas po prostu przyuczono, żeby nie zarażać siebie, swoich rodzin, ale też krzyżowo naszych pacjentów tutaj. Co za tym idzie, to miejsce, do którego przychodzicie, czyli gabinet stomatologiczny, słuchajcie, ale ono zawsze jest przygotowane w taki sposób, jakby było przygotowane na przyjęcie pacjenta zakażonego, czyli w zasadzie no nie musicie się o to obrażać, ale my każdą z was, każdego z was traktujemy jako osobę zarażoną. I to nie chodzi o COVID, o koronawirusa, tylko chodzi o każdego innego patogena. Po prostu nie każdy pacjent musi nam wpisać wprawdę w karcie, tak, w wywiadzie stomatologicznym, czy jest chory na tą, czy na inną chorobę, która jest zakaźna bądź nie, drogą kropelkową, czy poprzez krew. Natomiast no, my musimy to tak traktować z góry. No, tak jak powiedziałam, nie każdy pacjent musi nam wpisać, a my musimy się chronić i chronić kolejnego pacjenta, który będzie przyjęty. No, tak? I chronić też swoje rodziny, nasz personel tutaj. Musimy po prostu siebie chronić. I my z góry zakładamy, że każdy z Was jest czymś zarażony, a niekoniecznie musi nam o tym powiedzieć, bo może na przykład sam albo o tym nie wiedzieć. Albo może na przykład zapomnieć, bo też może się tak zdarzyć. No ale są też pacjenci, którzy na przykład wstydzą się do czegoś przyznać i przykładowo nam o tym nie powiedzą. Więc my każdego z pacjentów traktujemy jako zakażonego od zawsze, odkąd pracujemy. I nasze procedury są do tego dostosowane. Czyli zarówno przygotowanie stanowiska pracy przed, zabezpieczenie nas jako personelu, posprzątanie stanowiska pracy po. To wszystko jest odgórnie dostosowane do tego, żeby zakażenie nie zostało przeniesione z jednego pacjenta na drugiego, bądź z pacjenta na lekarza, bądź z lekarza na pacjenta, bo to działa też w drugą stronę. Także tak to mniej więcej wygląda. Więc co jeszcze możemy powiedzieć? Nie wiem, czy interesują pacjentów, jak my to robimy, takie szczegóły techniczne. Jakieś te lampy przepływowe, UV, środki dezynfekujące. W zasadzie to chyba wszyscy tego mają już powyżej dziurki. Myślę, że to szczegóły już nie będziemy wchodzić. Jest tego naprawdę bardzo dużo w gabinecie, poczynając od różnego rodzaju płynów, sprayów, właśnie lamp dezynfekcyjnych. No, dlatego przerw też nie da się przyjąć pacjenta między pacjentami, jak czasami dzwonicie, a gdzieś mnie boli, proszę mnie wcisnąć, ponieważ trwają procedury, zawsze trwały i trwać będą. Między pacjentami, no jest czas na to, żeby wysprzątać i przygotować na gabinet na kolejnego pacjenta. I to nie jest tak, że my siedzimy, pijemy kawkę, a tutaj jakieś opóźnienie i pacjent się denerwuje na recepcji.
no tylko po prostu jest to czas poświęcony na przygotowanie fotela. Tak. Jedyne, co chyba częściowo było, zostało zaktualizowane, to kontakt między pacjentami na recepcji. Dokładnie. Postaraliśmy się tak ułożyć grafik, żeby po prostu pacjenci przychodzili w trakcie kolejnej wizyty, tak żeby się mijali na poczekalni, żeby była zawsze jedna osoba. No staramy się informować, żeby zawsze przychodzić bez osób towarzyszących. Im mniej ludzi, tym po prostu lepiej, żeby się nie mijali na tej recepcji. No z takich dodatkowych rzeczy. Czyli większe ryzyko zakażenia chyba macie w Lidlu albo w Biedronce, albo w innej galerii handlowej, bo tam macie kontakt bezpośrednio z wieloma ludźmi. I to nie tylko u nas, tylko każdy gabinet tak funkcjonuje. To są procedury, których musimy przestrzegać. To są procedury, które wymaga od nas sanepid. No dokładnie, to by się chyba nawet nie dało otworzyć gabinetu stomatologicznego, gdybyśmy tych procedur nie spełniali. Ja rozumiem osoby chore, osoby przeziębione, osoby z grupy wysokiego ryzyka, które się w ogóle boją wyjść z domu. Oczywiście takie wizyty lepiej jest sobie odwołać, tak? Natomiast każda inna osoba, która czuje się zdrowa, no nie powinna się obawiać. No tak, no myślę, że akurat naprawdę w wizyty w gabinecie stomatologicznym obawiać się nie trzeba i zawsze wszystko ze zdrowym rozsądkiem. To jest najważniejsze we wszystkim, bo przesada zawsze jest najgorsza i w jedną i w drugą stronę. Czyli wiadomo, brawura nie jest wskazana, więc jak czuje się ktoś chory, no to tu nie ma sensu, żeby szedł do lekarza i stwarzał ryzyko zagrożenia kogokolwiek innego. Znaczy do lekarza, no to wiadomo, jak jest chory, to się idzie, ale akurat chodzi tutaj o wizytę u dentysty, prawda? I w drugą stronę, nie ma co wpadać w skrajną panikę, że nagle pojawił się nowy wirus i mamy, kurczę, w ogóle nie da się już normalnie żyć. Trzeba normalnie żyć, trzeba normalnie funkcjonować, trzeba pamiętać o tym, że COVID nie jest jedyną chorobą, jaka w tym momencie na świecie występuje. Nie jest jedynym problemem, jaki mają ludzie. Ludzie cierpią też z innych powodów tak naprawdę i my jesteśmy po to, żeby pomagać w tych powodach innych, w sensie konkretnie z problemami zębów, tak? A nie koronawirusa. Robimy wszystko, żeby w gabinecie było bezpiecznie, ale to nie znaczy, że robimy tak ze względu na COVID. Robiliśmy tak od zawsze, więc w gabinecie zawsze było bezpiecznie. I tego naprawdę nie musicie się obawiać. No i tym krótkim zdaniem. No, tym krótkim, pozytywnym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. I zapraszamy na wizyty. Tak, zapraszamy na wizyty. Ale bez objawów infekcji. Tak jest.